Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie najlepsze akcje, jakie zrobili gracze w sezonie drugim rozdziału trzeciego. Po obejrzeniu tego filmu w całości napiszcie w komentarzu, która z akcji podobała wam się najbardziej. Umówmy się, moi drodzy, jeżeli zostawicie pod tym filmem 10 tysięcy łapek, to nagrywamy kolejny odcinek tego typu. Więc klikaj łapkę oraz suba, a teraz lecimy! Ninja bardzo długo nie grał w Fortnite, ale jak widzimy, z formy nie wypadł, jest nadal przekocurem. Ale co niektórzy już mu dorównują, spójrzcie tylko na tego chłopa! Dwóch porobionych na Easy z harpuna? No to powiedzcie mi, jak to nazwiemy! Chłop wysadził z granata cały skład! Myślicie, że byli zdziwieni? Z pewnością nie tak, jak ten koleś. Myślałem, że udawanie bota podczas rozgrywki to moja specjalność. Najwyraźniej się myliłem, ale za to ten chłop się nie mylił, rzucając tą oponą. Takie zwycięstwo jest rzadko spotykane, tak samo jak... No właśnie. Bye, have a great time. Ciekawe, czy kierowca ciężarówki przeżył, tak samo jak ten chłop w helikopterze. Choć w to wątpię. Odrobione lekcje? Teraz już wiecie, jak miękko lądować na ziemi. Chociaż mamy chyba tutaj jednego wagarowicza. No. Oh boy. What was that? Jeżeli ciebie też rozbawiła ta sytuacja, zostaw łapkę w górę i w komentarzu napisz F dla tego ziomeczka. Jak dobrze wiemy, pompy nie działają za dobrze w tym sezonie. Na szczęście ten gościu to wiedział i postanowił użyć czegoś o nieco większym kalibrze. No to teraz wy, moi drodzy widzowie, w komentarzu pochwalcie się, z ilu metrów udało wam się strzelić tą scope'a. Mam nadzieję, że był tak samo widowiskowy, jak kill przy pomocy tego samochodu. Jeżeli tak się śmieje święty Mikołaj, no to ja już nigdy więcej nie chcę prezentu. Oh my god. Chyba każdy z nas zna jakiegoś farciarza. Oto właśnie jedni z nich. Oh my god, what? What? Jeżeli to się nazywa idealny timing, no to powiedzcie mi, jak to nazwiemy. No niestety, dwóch zwycięzców w Fortnite być nie może. Natomiast można robić czołgiem fikołki i wygrywać dzięki temu mecz. I am under the water. Please help me. Teraz już wiem, że latające samochody nie tylko występują w GTA. LOL! Zabił go z drzewa. Niezły z niego kozak, ale pamiętajcie, że na każdego kozaka znajdzie się jeszcze większy. Może i wszystko by się udało, gdyby chłop nie ruszył lufą. Tak to właśnie się kończy, kiedy nie chce się postawić przed sobą rampy. Ghost Ridera znam, ale Ghost Helicopter? Tego jeszcze nie widziałem. To dopiero trzeba mieć szczęście, żeby powalić kogoś z takiej odległości. Miliard 73 miliony 741 tysięcy 760 na godzinę. Szybszej prędkości chyba osiągnąć się nie dało.
karma do niego wróciła szybciej niż się tego spodziewał. No niezła robota, ale nie można tego powiedzieć o Epic Games, kiedy zostawiają takie bugi w grze. Chyba nie da się być w gorszej sytuacji. Chociaż sami zobaczcie. Bye, have a great time. That was legit. Sami oceńcie, czy był to fart, a może skill. I'm gonna get up. Give me. Oh, no! No, mi muerto! Dla niego prawdopodobnie to już jest koniec gry, tak samo jak dla tych ziomków. Chyba moją de uje. No. Jeżeli wyspałeś do tego momentu filmu, napisz w komentarzu Josh, I love you. I put it C4. Stary chłop, a cieszy się jak dziecko, aż miło popatrzeć. Samochody to chyba najsilniejsza broń tego sezonu. Porobiony pięknie, teraz czas na mega kozaka. Miał mega farta, że miał przy sobie bugi bomby. Za to ten gracz tyle szczęścia niestety nie miał. No i powiedzcie mi, jak tu się nie wkurzyć? Z taką armią to chyba nikt nie miał szans wygrać. Pogchamp, trochę natłuk zwycięstw Demogorgon. Jakiego trzeba mieć farta, żeby zabić chłopa ze złotym lutem i w dodatku z kartą do sejfu? No właśnie, tak się kończy jazda na gapę. Ten strzał robił wrażenie. No to na koniec pokaże nam Tfue, jak powinniśmy grać w Fortnite bez budowania. Osobiście uważam, że najlepszą akcją był noscope, który powalił chłopa w krzaku. Wy oczywiście dajcie znać w komentarzu i oznaczcie minutę, która wam się najbardziej podobała. Pamiętajcie, żeby odnowić mój kodzik Farel w sklepie, jeżeli robicie jakieś zakupy. Na dzisiaj to było tyle, ja mam nadzieję, wam się podobało. Subskrybujcie kanał i my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!